Jarosław Kaczyński odchodzi z rządu. Smuteczek? Przede wszystkim brak zaskoczenia, dlatego że w momencie, kiedy wchodził do rządu, mówił, że jest tam na chwilę. Przede wszystkim po to, żeby przypilnować ustawy, na której mu bardzo zależało, ustawy dotyczącej obronności, która przecież była ustawą oczekiwaną, bo zdaje się ta, która obowiązywała, była sprzed kilkudziesięciu lat. To po pierwsze. Po drugie, ale przede wszystkim, tylko się wtrącę, bo przede wszystkim to miał przypilnować Zbigniewa Ziobry i Mateusza Morawieckiego, żeby się nie gryźli w tym rządzie. Panie redaktorze, przede wszystkim myślę, że to tak medialnie funkcjonowało, że to tak ma wyglądać. No nie na darmo był wicepremierem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i jego odejście miało nastąpić dużo wcześniej. Wojna przewartościowała te decyzje. Trzeba było być w rządzie, między innymi być razem z panem premierem Mateuszem Morawieckim i Mariuszem Błaszczakiem. Stąd też chyba nie ma zaskoczenia, że w miejsce premiera Kaczyńskiego wchodzi już wicepremier Mariusz Błaszczak. No tak, ale wicepremier Mariusz Błaszczak ma być także następcą Jarosława Kaczyńskiego pod każdym względem, tak przynajmniej zapowiada pan prezes. Ja mam tutaj cytat. Sądzę też, chociaż to nie jest jeszcze ten moment, w którym mogę to publicznie ogłaszać, że Mariusz Błaszczak zastąpi mnie pod każdym względem, także jeżeli chodzi o wszystkie funkcje, no czytamy funkcja prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Wyobraża pani sobie Mariusza Błaszczaka na czele partii, na czele rządu? Pan premier Jarosław Kaczyński lubi takie sformułowania, które pozwalają na różnego rodzaju dyskusje i dywagacje. Jeżeli ja miałabym oceniać Mariusza Błaszczaka, znakomitego ministra, organizatora, ale również świetnego kolegę i dobrego człowieka, który sprawdził się i zyskuje coraz więcej, nie tylko szacunku w Polsce, ale na całym świecie. Wojna jest tym momentem, choć dla wszystkich straszna, kiedy poznaje się między innymi ministrów obrony. Natomiast gdy pani zadała pytanie członkom Prawa i Sprawiedliwości, czy wyobrażają sobie Prawo i Sprawiedliwość bez Jarosława Kaczyńskiego, to na razie nasza wyobraźnia tak daleko nie sięga, więc my absolutnie o kierownictwie, o szefie partii w kategoriach zastępstwa na różnego rodzaju funkcjach nie odczytujemy.